Cześć, witajcie w kolejnej części vloga Moje 5 minut. Dzisiaj będę kontynuował pracę nad testami dotyczącymi Slice'a Sound, który jest częścią większego projektu o nazwie Każdy Flow, czyli aplikacji, która łączy w sobie pewne funkcjonalności z Pomodoro i z takiego narzędzia, czy takiego systemu do polepszania skupienia nad jakimiś zadaniami, które się nazywa Brain FM. I tam można sobie właśnie wybrać dźwięki, muzykę, która polepsza nam skupienie. Ja chcę po prostu połączyć to razem i zbudować aplikację Każdy Flow, żeby lepiej pracować, lepiej się skupiać i tak dalej. W tym wszystkim korzystałem na początku z Event Stormingu, później z Event Modelingu, a teraz buduję aplikację z wykorzystaniem Ridera, Reactive Extensions, czyli no i języka C#, tak? Czyli de facto .NET-a. Więc zapraszam. I oczywiście najważniejsze, robię to wszystko, powiedzmy, przez 5 minut dziennie, bo tyle trwa mój blok pracy. Więc ustawiam timerka i pracuję około 5 minut. A dzisiaj kontynuuję pracę nad testami. Czyli chcę sobie przygotować takie środowisko, które będę mógł przenosić w różne inne, może nie przenosić, tylko po prostu używać z różnych innych miejsc, tak, ze slice'ów. I w tym celu utworzę sobie jakiś projekt o nazwie, nie wiem, Test Base albo Test Framework. JWT Tests. Coś takiego może, czyli Given When Then Tests, Base. A, strasznie z tymi nazwami czasem w programowaniu to jest, powiedziałbym, katorga. Tylko co ja utworzyłem? Coś chyba nie tak. Dobrze, jeszcze raz. Add... Solution Folder dałem. Add New Project, czyli GWT Test Base. To sobie rzucę tutaj w tym katalogu. Będzie to biblioteka. I chyba wszystko jest dobrze ustawione. Wcześniej zrobiłem błąd. OK. Czyli mam tu moją biblioteczkę. I tą biblioteczkę będę musiał połączyć z tym projektem. Czyli dodać referencję do istniejącego projektu. Mianowicie do GWT Test Base. I teraz tak, to co będę chciał tutaj jeszcze zrobić, to będę chciał na przykład skorzystać właśnie z jakiejś klasy nadrzędnej, czyli test base. I taką oto klasę sobie stworzę w tym moim projekcie GWT Test Base, przynajmniej na razie. OK. Jest taka klaska, jest publiczna. I teraz importujemy sobie testbase'a i te metody, które tutaj się znajdują, które de facto są jakimiś klasami, też będę chciał w given when then dać. Mam jeszcze dylemat. Chodzi o wielkość tych metod, ale może zostawię z dużej, żeby było wiadomo, że chodzi o GWT. Generalnie będę się trzymał takiej konwencji, że nazwy testów i tak dalej, tutaj tych konkretnych testów będę pisał w taki sposób, żeby było ewidentnie widać, że to jest kod testowy, a nie kod biznesowy, logiczny, kod aplikacyjny, tak? Czyli zupełnie inną, jak to się mówi, konwencję przyjmę. Więc będę miał na przykład test z małej litery pisane, GWT tu będą duże, oczywiście te wszystkie tutaj elementy, które są, wywodzą się z, powiedzmy, zdarzenia, tak, z moich slice'ów, będą pisane tak, jak powinny być pisane. Więc mam GWT i to chciałbym stworzyć. Czy on mi pomoże stworzyć to w klasie nadrzędnej? Create method, create local, create order. Nie pomoże. No dobrze, no to sobie pozwolę na takie oto działanie, że tu też sobie stworzę klaskę i sobie to przeniosę. Zrobię tutaj protected. I tutaj protected.
I jeszcze kwestia, może by tu generyka użyć? Zobaczę, może się akurat to sprawdzi. T-event. Jest klasą. Ok. Więc tutaj sobie mogę w zasadzie przekopiować i powtórzyć tą samą sytuację. Bo zarówno na giveny i deny to będą klasy zdarzeń. Natomiast chociaż to zależy. Bo jeżeli będziemy testować, jak zachowuje się nasz widok, to nie będziemy mieli tutaj na denie zdarzenia, tylko będziemy mieli tutaj widok. Ale to będzie może dobre miejsce, żeby po prostu innego dena napisać. Ok. Dobrze, czyli mam given. Given when i when. To jest coś, co mnie zastanawia jeszcze. Co ja tutaj będę testował? Będę testował slice'a, czyli tak naprawdę tutaj musiałbym użyć nie eventów, tylko może mojego event listenera. Czyli ten event listener byłby tutaj odpowiedzialny za tą logikę i to, co dzieje się pod spodem, tak? Czyli za wejście zdarzeń, czyli za giveny i deny. I to w środku ten when to byłby mój event listener w kontekście konkretnego slice'a. Ewentualnie mógłbym pominąć całą logikę tutaj i zejść niżej. Ale wtedy bym sobie nie testował tego, jak zachowuje mi się event pass w tym wszystkim. Więc myślę, że będzie trzeba tutaj wykorzystać akurat właśnie event listenera. Czyli powiedzmy coś takiego. I używamy infrastruktury. I ten event listener powinien mieć dostęp do naszego event busa. I być może to by warto było jeszcze jakoś inaczej zrobić, tak? Ale de facto czas mi się skończył, więc na dzisiaj to będzie koniec. Czyli 5 minut minęło. Więc troszkę kodu dzisiaj poszło. Nie wiem, czy to kod będzie prawidłowy, być może ulegnie zmianie, jak to bywa zazwyczaj w deweloperce, czyli w programowaniu często coś zmieniamy, zważywszy, że ja tu troszkę eksploruję to wszystko, nie do końca wszystko wiem, jak to ma wyglądać na gotowo, ale myślę, że niedługo i ja, i ty, mój drogi widzu, zobaczysz, jak to wychodzi. Także na dzisiaj oczywiście dziękuję, jeżeli podobał ci się odcinek i podobały ci się może wcześniejsze odcinki i widzisz jakąś wartość w tym wszystkim, to oczywiście zachęcam do lajkowania, do szerowania, do subskrybowania, do podzielenia się moimi nagraniami na YouTubie. Ktoś, myślę, z tego skorzysta. Także dzięki, do usłyszenia w kolejnym odcinku jutro. Cześć!